Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowa.pl. Dzisiaj mamy takie bardzo szczególne spotkanie. Otóż będziemy rozmawiać po raz kolejny z kimś z Łukasiewicz-Port z Wrocławia. Wrocław moje miasto, Odra moja rzeka, Śląsk moja drużyna. Ale będziemy rozmawiać dlatego, że powołano tam, czyli w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii Łukasiewicz, wirtualny instytut badawczy. I mamy dzisiaj okazję porozmawiać z dyrektorem Łukasiewicz-Port we Wrocławiu o tymże wirtualnym instytucie badawczym z panem doktorem Andrzejem Dybczyńskim. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wspaniale. To ja już tu od razu przejdę do tego, co mnie zastanowiło, bo my na naukowo wszystko tłumaczymy od podstaw, więc jak nazwa jest niezrozumiała, to musimy ją wyjaśnić. Więc wirtualny instytut mnie się zasadniczo kojarzy z wirtualną rzeczywistością, a wirtualna rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi. To znaczy to takie coś, czego nie ma, bo tylko się nam wydaje, że wchodzimy w tą rzeczywistość cyfrową i tam jest Matrix, a niekoniecznie świat realny. Więc chciałam się zapytać, czyż ten wirtualny instytut to też będzie taka nauka Fata Morgana, czyli dlaczego nazwaliśmy to, dlaczego nazwano to, ja w tym nie uczestniczyłam w procesie, instytutem wirtualnym? Co to de facto oznacza? To słowo wirtualny ma rozprawić się z pewnym mitem generowanym przez samo słowo instytut. Jak mówimy o instytucie, to często myślimy o murach, o lokalizacji, o sprzęcie. Tymczasem wirtualny instytut badawczy nie będzie miał murów, nie będzie miał jednej lokalizacji. Wirtualny instytut badawczy będzie zbiorem grup badawczych złożonych z najwybitniejszych naukowców pracujących w swoich macierzystych jednostkach, ale pracujących nad bardzo podobnymi zagadnieniami. A więc wirtualność polega na rozproszeniu i połączeniu tego, co najlepsze w różnych jednostkach, a nie na budowaniu kolejnych murów. To ja tutaj mam, ponieważ posiadam pewne doświadczenie w pracy naukowo-badawczej z Polski i z zagranicy, gdyż się nią zajmowałam, tak zwaną większą połowę życia zawodowego. Wie pan, no, w instytucie to jest tak zwana działalność statutowa, DS-y, i trzeba napisać, co się tam rzeźbiło w ramach tego, że się dostawało pensję. Są jakieś granty z stosownych grantujących instytucji, też trzeba się sprawozdać i to jest jakby poza godzinami tej elementarnej pracy. Więc kiedy ci ludzie, którzy są w tych swoich jednostkach i w tym swoim jakimś świecie, bo to mnie zaciekawiło bardzo, to jakby w jakim zakresie oni jeszcze będą robić dla tego wirtualnego instytutu? Jak już zrobią tę swoją statutową i potem zrobią te granty, co je mają od kogo innego, a nie z Łukasiewicz-Port, to kiedy oni mianowicie, bo spać trzeba co najmniej 6 godzin to trzeba spać. Znaczy długo się nie da nie spać 6. O. Jak czasem powtarzam, doba ma tylko 36 godzin i nie możemy jej wydłużyć. Ale ten przykład, który pani przywołała, przykład typowych instytutów, jest doskonałym kontrapunktem, a nie wzorem dla wirtualnego instytutu badawczego. I odpowiadając w tym duchu i w tym trochę żartobliwym, a trochę poważnym tonie, który pani wprowadziła, odpowiem w ten sposób. Naukowcy w tych swoich instytutach, w tych tradycyjnych instytutach nie będą realizowali działalności statutowej, nie będą realizowali innych grantów, ponieważ będą realizowali granty wirtualnego instytutu badawczego. A zatem jedną z idei wirtualnego instytutu badawczego i bardzo ważnym założeniem, od którego my absolutnie nie będziemy chcieli odstąpić, jest to, że ci naukowcy, którzy rozpoczną pracę w wirtualnym instytucie badawczym, uzyskają finansowanie z wirtualnego instytutu badawczego, oddadzą wirtualnemu instytutowi badawczemu na kilka lat cały swój talent, całe swoje zaangażowanie. A więc my bardzo będziemy chcieli uniknąć tego ryzyka, które bardzo trafnie w pani wypowiedzi zostało zarysowane, czyli realizacji kilku różnych celów, kilku różnych przedsięwzięć, kilku różnych obowiązków. No, to ja tu znowu muszę dopytać. W takim razie, no ale dobra, ci ludzie są gdzieś zatrudnieni poza tym, czy są zatrudnieni w wirtualnym instytucie badawczym? Wirtualny Instytut Badawczy nie będzie pracodawcą w rozumieniu prawa pracy. Dobra. Więc wyobraźmy sobie sytuację taką, że oto pani, załóżmy, że pani zostaje wyłoniona w drodze konkursu jako lider zespołu pracującego w Wirtualnym Instytucie Badawczym. Wygrała pani konkurs. Marzę o tym. Marzę o tym. Dalej, zapraszamy. Dalej jest pani zatrudniona w swojej macierzystej jednostce, w sensie formalnym. Wirtualny Instytut Badawczy przekazuje pani jednostce pieniądze, które pokrywają pani wynagrodzenie. Bardzo atrakcyjne, by nie powiedzieć najbardziej atrakcyjne w polskiej nauce wynagrodzenie. A więc z perspektywy instytutu, pani macierzystego instytutu, pani nie generuje jakichś dodatkowych kosztów. Co więcej, instytut zyskuje, pani macierzysty instytut zyskuje między innymi na tym, że efekty pani prac, na przykład efekty publikacyjne czy efekty komercjalizacyjne, również spływają, czy mówiąc kolokwialnie, idą na konto w znacznej części pani macierzystego instytutu. A więc pani macierzysta jednostka z faktu tego, że pani pracuje w Wirtualnym Instytucie Badawczym, nie ponosi dodatkowych kosztów, nie ma dodatkowych obciążeń, a ma z tego tytułu dodatkowe profity, a więc jest w jej interesie wsparcie pani w tym, by była pani pracownikiem Wirtualnego Instytutu Badawczego. Widzę dwa problemy. Proszę. Ja tu robię za adwokata diabła, w sensie, jak widzę, problem numer jeden, psychologiczny. W jednym miejscu, i to nie jest tak, że być może 10 razy lepszy doktor, czy 5 razy lepszy doktor, czy 5 razy lepszy postdoc, czy 5 razy lepszy profesor zarabia 5 razy więcej niż inni profesorowie zatrudnieni w tym miejscu. Nie ma takiej możliwości, żeby to nie generowało pewnych napięć. A drugi problem, który widzę, znaczy ten pierwszy jest psychologiczny i właściwie można by było powiedzieć z pana punktu widzenia, a co mnie to obchodzi, nie? Niech se radzi ten inny dyrektor tego stacjonarnego instytutu pełnego ścian i mebli. A druga rzecz, którą widzę jako, no ale to jest tak jak kazać ludziom rzuć gumę, żeby zawracali głowę dentyście, a nie innym profesjom lekarskim. Natomiast drugi problem, który widzę, to jest tak zwane bench fee. Ja tu wytłumaczę Państwu, którzy nie pracowali nigdy w nauce, bo Pan Dyrektor na pewno wie, więc mu tłumaczyć tego nie trzeba, że mianowicie istnieją takie formuły bardzo wynajmu miejsca w laboratorium, czyli na przykład w Łukasiewicz-Port jest kilka startupów, ja to wiem, bo z jednym rozmawiałam, z przedstawicielem jednego z nich rozmawiałam i po prostu wynajmują, płacą za to, że korzystają z mniej lub bardziej umeblowanych przestrzeni laboratoryjnych z dostępem do wody, stosownego gazu, elektryczności itd. I to się nazywa bench fee, czyli opłata za stół laboratoryjny. Liczy się, ile tam tych laborantów bądź profesorów się kręci i po prostu się za to płaci. I teraz ja rozumiem, że jakieś ściany gdzieś tam są, czyli centralny mózg sprawczy istnienia wirtualnego instytutu, ten wielki komputer jak w Matrixie znajduje się nad Odrą, natomiast no, powiedzmy, że gdzieś tam w Poznaniu w Legolandzie tak zwanym siedzi profesor z 3 postdokami, który tutaj właśnie będzie miał taki grant, no ale to, że tak powiem, do Instytutu Poznańskiego Molekularnego trzeba przelać jakąś kasę za ten prąd, za te, no tak, czy nie? No nie wiem. Bardzo lubię odpowiadać adwokatom diabła i bardzo mi się ta rola podoba i zachęcam wręcz, by pani ją pogłębiała. Dwa problemy, na które pani wskazała. Na pierwszy, dotyczący tych potencjalnych napięć wokół bardzo atrakcyjnych wynagrodzeń, które oferujemy, napięć rodzących się w jednostkach, ja odpowiem w ten sposób. Do Wirtualnego Instytutu Badawczego chcemy zaangażować najlepszych. Najlepszym chcemy najlepiej płacić i nie zrezygnujemy z tego, nawet jeżeli miałoby to oznaczać pewne lokalne napięcia. Nie zrezygnujemy z tego, dlatego że jeżeli z tego zrezygnujemy, to zrezygnujemy z faktycznego celu Instytutu, zaangażowania najlepszych naukowców. Jak można sobie z tym napięciem poradzić? Konkurs jest otwarty dla wszystkich. My nie definiujemy na początku, kto jest najlepszy i kto ma prawo, a kto nie jest wystarczająco dobry. Naukowiec, który będzie miał doskonałe warunki pracy w Wirtualnym Instytucie Badawczym, wygrał konkurs. I to jest odpowiedź na pierwszy istotny problem, który pani właściwie identyfikuje. Problem drugi, problem bench fee. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na na 3 punkty, możliwie krótko. Całkowicie zgadzam się z tym, że ten zespół naukowy, pracując w określonym laboratorium w Poznaniu, Warszawie, Łodzi czy gdziekolwiek indziej, generuje koszty nie tylko związane ze swoimi wynagrodzeniami, ale koszty wynikające z zajmowania pewnego laboratorium. W ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego my te koszty również będziemy pokrywać, a więc Pani pytanie wskazuje na dużo głębszy problem, z którego my sobie zdajemy sprawę. Otóż, żeby ten program wypalił, jednostki macierzyste naukowców muszą widzieć korzyści, muszą mieć zachęty do tego, by ich pracownicy w tym instytucie pracowali, w tym wirtualnym instytucie pracowali. I teraz, jeżeli macierzysta jednostka, co mówię jako dyrektor jednej z jednostek badawczych, będzie miała pokryte bardzo atrakcyjne wynagrodzenie swojego pracownika, będzie miała zapłacone za infrastrukturę, będzie miała pewien poziom kosztów pośrednich, to proszę mi wierzyć, z perspektywy każdego dyrektora jednostki udział w takim programie będzie bardzo atrakcyjny. I trzecia rzecz. Tutaj chciałbym od razu zaadresować pewną wątpliwość, czy odpowiedzieć po raz kolejny na pytania, które do nas trafiają. Finansowanie w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego będzie dotyczyło przede wszystkim badań, a więc wynagrodzenia naukowców, wynagrodzenia kosztów ich pracy, pokrycia kosztów funkcjonowania laboratoriów, ale całkowicie rozmyślnie Wirtualny Instytut Badawczy nie będzie finansował zbrojeń, mówiąc żartobliwie, a więc Wirtualny Instytut Badawczy nie będzie finansował, z nielicznymi wyjątkami, rozbudowy infrastruktury, zakupu kolejnych bardzo wyrafinowanych urządzeń. A więc tu będzie pewne ograniczenie, dlatego że my po analizie sytuacji w Polsce uznajemy, że wyposażenie polskich jednostek w nowoczesną infrastrukturę badawczą jest bardzo dobre i nie możemy tych pieniędzy wydawać na kolejne, przepraszam za określenie, zbrojenie się, ale właśnie na badania. Poza tym wyjątkiem finansowanie naukowców, finansowanie ich laboratoriów, koszty pośrednie dla jednostek. Dobra, to jak mniej więcej już wiemy, o co chodzi z tą wirtualnością, że tak naprawdę chodzi o dosyć interesującą i przyciągającą uwagę nazwę, czyli najmocniej przepraszam, jeśli mogę wejść w słowo, ponieważ zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Pani, formując to pytanie, podała ten przykład profesora i 3 postdoków, którzy siedzą w Poznaniu i pracują w Wirtualnym Instytucie Badawczym. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Grupa badawcza, pojedyncza grupa badawcza funkcjonująca w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego nie musi, a wręcz nie chcemy, by składała się z pracowników jednej jednostki macierzystej. A więc ta pojedyncza grupa badawcza może w sobie łączyć pracowników kilku jednostek. I na tym też nam zależy. Przepraszam za wtrącenie. Dobra, to jak już mniej więcej wiemy, o co chodzi z tą wirtualnością, że tak naprawdę PR-owa nazwa fajna jest, a będzie to działać na zasadzie sieci de facto, czyli chodzi o to, żeby stworzyć sieć uczonych, którzy będą w stanie komunikować w dobie pandemii między sobą zdalnie i wirtualnie, pracować na swoich miejscach, nigdzie nie jeździć i niespecjalnie się przemieszczać i generalnie tworzyć jakieś, jak rozumiem, chodzi o tworzenie pewnych interdyscyplinarnych zespołów, to przejdźmy wreszcie do tego, czymż mianowicie obecnie się te interdyscyplinarne zespoły, że każdy z innego miasta w Polsce będą zajmowały, czyli czym w sposób podstawowy WIP ma dzisiaj się zająć od początku, bo być może kiedyś będzie się zajmował czym innym, ale czym dziś, za ile i dlaczego tak drogo, jak mówił mój ulubiony bohater w serialu Dom, tak mają, za ile to ma być, dlaczego tak drogo, więc dlaczego tak drogo i ile i czym. Czyli za co zapłacimy na początek jako podatnicy? Na każde z tych pytań mógłbym odpowiadać przez kilka minut, a muszę być zdyscyplinowany. Spróbuję. A zatem, po pierwsze, interdyscyplinarność nie oznacza lokalizacji w różnych miejscach. Oddzielmy te dwie rzeczy. Nie wiem, nie szedłbym aż tak daleko, by twierdzić, że zespoły, które będą pracować w ramach WIB-u, będą interdyscyplinarne, natomiast na pewno będą różnie zlokalizowane. To po pierwsze. Po drugie, szczególną cechą wirtualnego Instytutu Badawczego, tak jak go projektujemy, jako pewien program finansowania, jest elastyczność projektów, które można zgłaszać do tego Instytutu, tak długo jak długo będą się one mieściły w szeroko zdefiniowanym przez ministra obszarze działania Instytutu. A tym obszarem jest biotechnologia medyczna, onkologia. I teraz, tak długo jak długo proponowane prace badawcze mieszczą się w obszarze szeroko definiowanej onkologii, my nie chcemy formatować, definiować obszaru badań up front, przed tym, zanim te projekty zostaną zgłoszone. Dlaczego? I jest to dla nas niesłychanie ważne. Otóż nam zależy na wyłonieniu, na wyłowieniu najlepszych polskich naukowców i ich najlepszych pomysłów. I bardzo obawiamy się tego, że jeżeli my sobie zaczniemy już na początku te badania w obszarze onkologii zawężać i powiemy, interesuje nas bardziej diagnostyka niż terapie, interesuje nas bardziej bioinformatyka niż onkologia precyzyjna i tak dalej, to zawężając sobie potencjalne pole zgłaszanych projektów, możemy stracić najlepsze pomysły, które gdzieś tam w szufladach i w głowach naszych naukowców kiełkują. A więc onkologia, biotechnologia medyczna, ale zobaczmy, jakie pomysły do nas trafią i wybierzmy z nich najlepsze. I ta elastyczność jest czymś bardzo ważnym w wirtualnym Instytucie Badawczym. I teraz pytanie o pieniądze. Dlaczego tak drogo? 450... Znaczy ile? I ile, oczywiście. 450 milionów złotych na badania. I tutaj ja zawsze mam mocno ambiwalentne uczucia, kiedy mówimy o tej kwocie. Z jednej strony 450 milionów złotych to bardzo dużo pieniędzy. Ale to jest bardzo niedużo w nauce. To jest bardzo niedużo. No właśnie. Dokładnie. Znaczy z mojego doświadczenia wynika, że jakiś tam taki w USA jeszcze 15 lat temu, bo w takich rzeczach uczestniczyłam, duży grant na badania bakterii opornych na antybiotyki i to nie nawet klinicznie, tylko takie badania podstawowe. No i co? 4 postdoków, 2 laborantów, 1 profesorka, 1 bioinformatyk i $3 miliony pykło w... Oczywiście. Ja podam inny punkt odniesienia. Ja podam inny punkt odniesienia, też żeby uświadomić naszym słuchaczom skalę programu, wielkość tej kwoty. Opracowanie i wprowadzenie na rynek jednego leku w dzisiejszych czasach to jest $1 do $2 miliardów. Od początku do końca procesu opracowania leku. My mamy 450 milionów złotych. Co to oznacza? To oznacza, że my nie możemy wokół tego programu kreować oczekiwań, które byłyby zupełnie nierealistyczne, ale musimy umiejętnie zarządzić tą kwotą, która z drugiej strony jest kwotą tworzącą największy program finansowania badań biotechnologicznych obecnie w Polsce. Nie ma programu, który oferowałby na badania w obszarze biotechnologii, w obszarze onkologii takie środki. I teraz sztuka zarządzania tym programem polega na tym, byśmy wiedzieli, co za te 450 milionów złotych chcemy sfinansować, a odpowiedź na to pytanie jest również odpowiedzią na pytanie, czego nie możemy, nie chcemy finansować i finansowania, czego nie będziemy po prostu udawać. I teraz... mówiąc językiem możliwie najbardziej obrazowym, najbardziej przejrzystym. Jednym z bardzo istotnych warunków powodzenia programu będzie wybór pomysłów na określonym poziomie ich naukowej gotowości. To znaczy, program nie może skupić się na finansowaniu tylko i wyłącznie badań podstawowych, albo przede wszystkim badań podstawowych. A zatem my nie możemy finansować po prostu dobrych publikacji czy analiz podstawowych procesów biologicznych wpływających na nowotwory, na tworzenie się nowotworów. Z drugiej strony te środki nie pozwalają nam na finansowanie pomysłów na bardzo istotnym poziomie zaawansowania. To nie są środki, dzięki którym my możemy przeprowadzić badania kliniczne, wprowadzić lek do trzeciej fazy badań klinicznych. I teraz istotą będzie to, by wyselekcjonować bardzo dobre pomysły, które uzyskując stabilne, długofalowe finansowanie mogą podnieść swój poziom gotowości do takiego poziomu, że ci, którzy mają potężne pieniądze na ich dalsze poprowadzenie, chętnie te pomysły kupią i zainwestują w nie potężne środki. Okej, czyli generalnie chodziłoby o takie projekty w środkowym stadium rozwoju. Wie Pan, ja tu się podzielę taką osobistą refleksją. Niedawno odbyłam taką rozmowę z człowiekiem, który był sercem, duszą i mózgiem, jest do dzisiaj był. Pół roku temu, jak się pandemia zaczęła, takiego projektu, który się nazywa Ventilate i dotyczy maszyny wspomagającej oddychaniu pacjentów. Czyli to jest całkowicie polska konstrukcja i tania i hula, jak to mówią ludzie na Podkarpacie, a oni stamtąd są. I hula. I już hula, tylko że brak otoczenia. Nauka dzisiaj jest pozbawiona otoczenia istotnie komercjalizującego absolutnie gotowe rzeczy. Jak już stoi prototyp i jest opis techniczny, że muszka na nim nie siada i jest posprawdzany już przez jakichś prawników, wolontariuszy, że na pewno nie koliduje z żadnymi patentami, wszystko jest po prostu czyste, jak się mówi u nas też na Podkarpaciu, pupa anioła. Tak, ja słyszę Pana, że coś jest czyste. Straciłem Panią, proszę mówić. No, że projekt jest czysty, a mimo to nie przychodzi dwóch panów w kaszkiecie i nie mówi, no dobra, chłopaki, już się pobawiliście, wymyśliliście, tu macie pieniążki za to, żeście ciężko pracowali, a my to teraz bierzemy i będziemy z tego robić produkt. Zwłaszcza w naszym kraju, no nie ma tego, więc jeśli my będziemy... Ja mam taką w sobie tutaj tkliwą, patriotyczną wątpliwość, czy to jest takie szczególnie dobre, znaczy, czy to jest szczególnie skuteczne i mądre rozwojowo dla nauki, to pewnie tak, polskiej. Natomiast, no bo czym się trzeba podtrzymywać i trzeba mobilizować pewne ambicje i też mobilizować pewne talenty. Natomiast, no to jest tak naprawdę podsuflowywanie gotowych, krwawicą wypracowanych projektów, żeby sobie potem wzięła jedna czy druga Big Pharma i z tego zrobiła medykament, za który zarobi ciężkie pieniądze, a tutaj sypnie jakimś grosiwem lub mniejszym lub większym, nie? Ja przepraszam, że tak to ujmuję brutalnie, ale no, mam to trochę przemyślane, a trochę przerozmawiane z człowiekiem, który przez pół roku się kopał z koniem, nie? Obok tego, że pracował po 20 godzin na dobę i coś wymyślał. Całkowicie się z Panią zgadzam i to naprawdę nie jest kurtuazja. Zanim się do tego odniosę, chciałem się odnieść do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która na początku Pani wypowiedzi się pojawiła. Kiedy Pani bardzo trafnie powiedziała, że w takim razie będziecie szukali pomysłów na takim średnim poziomie gotowości. Jeżeli przyjęlibyśmy, czego chciałem uniknąć, to metodykę TRL-ów, Technology Readiness Level, od 1 do 9, to prawda, my szukamy pomysłów gdzieś na średnim poziomie gotowości. Ale gdzie jest ryzyko? Otóż we współczesnej biotechnologii droga pomiędzy badaniami o charakterze podstawowym, bardzo wczesnymi, a gotowością czy możliwością ich wykorzystania w praktyce może być bardzo krótka. I dlatego my nie chcemy zamykać WIB-u przed badaniami podstawowymi, bo znamy przykłady, w tym przykłady w Polsce profesora Jemilitego, gdzie badania par excellence podstawowe bardzo szybko znalazły zastosowanie w realnym świecie. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, ten dramatyczny problem, na który Pani wskazuje. Zgadzam się. Bolączką naszą i ryzykiem jest to, że my za bezcen będziemy wyprzedawali dorobek intelektualny, ciężko wypracowany w naszych laboratoriach, po to, by ktoś inny na tym dorobku osiągał rzeczywiste finansowe sukcesy. Odpowiem na to na dwa sposoby. Po pierwsze, jednym z bardzo ważnych elementów wirtualnego instytutu badawczego jest otoczenie naukowców profesjonalną opieką komercjalizacyjną, którą to profesjonalną opiekę komercjalizacyjną, jej ciężar weźmie na siebie port. A więc my uznajemy, że naukowcy nie muszą, a być może nawet nie powinni mieć kompetencji w zakresie rozmów z biznesem, w zakresie komercjalizacji. Oni powinni mieć w tym obszarze wsparcie ze strony instytucji profesjonalnie do tego przygotowanej, takiej jak POT. I to wsparcie, po pierwsze, powinno pozwolić mądrze kierować ich badaniami tak, by w ich wyniku ta wartość komercjalizacyjna badań rosła, a po drugie, to port, to instytucja zarządzająca powinna wziąć na siebie ciężar trudnych negocjacji z tym, kto później ten pomysł przejmie. I to jest pierwsza odpowiedź. Odpowiedź druga. Zgadzając się całkowicie z tym ryzykiem ponownie, o którym Pani powiedziała, sprzedamy coś, na czym ktoś zarobi jeszcze więcej. Z jednej strony tak, z drugiej strony ten ktoś, ta Big Pharma, o której Pani powiedziała, bierze na siebie potężne ryzyko, którego my unikamy, ryzyko przeprowadzenia na przykład cząsteczki aktywnej przez wszystkie fazy badań klinicznych, dziesiątki, setki milionów dolarów. Po drugie, i za to ryzyko ma prawo do pewnych zysków. Po drugie, wie Pani, bardzo brutalne pytanie. Jaka instytucja w Polsce, jaka firma w Polsce w dniu dzisiejszym nie tylko weźmie na siebie ryzyko zainwestowania 500 milionów dolarów w komercjalizację jakiegoś produktu. Jaka jednostka w Polsce w ogóle ma takie pieniądze? Jeżeli Pani przyjrzy się działaniom komercjalizacyjnym, nie będę wymieniał tutaj z imienia, polskich firm w obszarze biotechnologii, to one, doprowadzając swoje pomysły do pewnej fazy, muszą pozyskiwać inwestorów z zagranicy. Dlatego, że polskie firmy takich pieniędzy po prostu nie mają. Co nie napawa niestety optymizmem nikogo, no ale kapitał jaki jest, każdy widzi. To ja mam teraz takie jeszcze wiążące, być może kończące nieco naszą rozmowę o Wirtualnym Instytucie Badawczym pytania, mianowicie gdzie jest technicznie nowatorstwo takiego rozwiązania, czyli czy takie rozwiązania są już gdzieś na świecie i my tutaj znowu kopiujemy pewien dobry wzorzec, który gdzieś tam pracuje? Czym to się różni od wszelkich innych sieci? No, sami jesteście częścią istniejącej już sieci, Pan ma sieć swoich instytutów i tak dalej, czyli gdzie jest tutaj to coś specjalnego, zwłaszcza technicznie? To bym się na początku chciała dowiedzieć jeszcze bardzo proszę. Może. Tutaj chciałbym być możliwie realistyczny i możliwie uczciwy. Na pewno WIB jest programem niezwykle innowacyjnym w skali naszego kraju. Tego modelu finansowania badań do tej pory nie było. To jest też wielka odpowiedzialność na nas jako na porcie, dlatego że jeżeli ten Wirtualny Instytut Badawczy okaże się sukcesem, to zgodnie z ustawą o Funduszu Polskiej Nauki istnieje możliwość tworzenia kolejnych wirtualnych instytutów badawczych działających w innych dyscyplinach, w innych obszarach. Więc jest to program bardzo innowacyjny w skali Polski, w pewnym sensie pilotażowy. Na czym polega ta innowacyjność? Na elastyczności tematycznej w ramach zarysowanej dyscypliny, o której to elastyczności już mówiłem. Na przejęciu od naukowców obciążeń związanych z procesami komercjalizacyjnymi. Na otoczeniu naukowców opieką specjalistów zajmujących się komercjalizacją biotechnologii. Zdradzę coś z naszej kuchni. W porcie osobą, która będzie pomagała naukowcom we właściwym formatowaniu ich i prowadzeniu ich badań, by one miały potencjał komercjalizacyjny, będzie osoba, która przez kilkanaście lat w Big Farmie za granicą zajmowała się inwestycjami w startupy. A więc osoba, która ma realne, na najwyższym światowym poziomie doświadczenie w takim formatowaniu badań, by zwiększać ich potencjał komercjalizacyjny. Taką opiekę chcemy dostarczyć naukowcom i to jest bardzo innowacyjne. Wreszcie, atrakcyjność finansowa, o której też już mówiłem. Chcemy czas najlepszych wykorzystać w maksymalnym stopniu, chcemy wykorzystać najlepsze ich pomysły i chcemy za to płacić najlepiej w Polsce. Wreszcie koncentracja na badaniach, a nie na zakupie sprzętu. I kończąc tę wypowiedź, o ile ten program jest na pewno niesłychanie innowacyjny w skali kraju, to ja skłamałbym, mówiąc, że podobnych mechanizmów nie ma na świecie. Ale my też nie chcemy wymyślać koła. Analizując różne mechanizmy finansowania badań z różnych instytucji, z różnych mechanizmów finansowania, które analizowaliśmy w skali światowej, chcieliśmy wybrać to, co najlepsze i to, co możliwe do zastosowania w wirtualnym instytucie badawczym, biorąc pod uwagę środki, które mamy, ramy prawne, w których funkcjonujemy. Czyli jeśli dobrze, bo na koniec instytuty, stoły laboratoryjne, a nawet pieniądze ludzi nie zastępują. Rozumiem, że będą jakieś konkursy. To skąd dokładnie weźmiecie tych wszystkich ludzi? Od dyrektora po... No nie wiem, czy firma sprzątająca pewnie będzie przychodzić, więc nie pytam po panią, która tam będzie powierzchnię czyścić. Tutaj to jest pewnie załatwione, żeby te dwa biura, które to będą obsługiwać, ktoś jednak pozamiatał od czasu do czasu, ale no właśnie tą kadrę naukową, no bo proces konkursów, jak teraz ludzie się dowiedzą, że mają napisać jakiś projekt i on jeszcze ma być wyjątkowo jakiś wyjątkowy, to trochę jest mało czasu, jakby ten konkurs był na przykład w grudniu. Już odpowiadam. Tu jest znowu Pani pytanie, podzielę na dwie części. Pierwsza część dotycząca pewnego harmonogramu, perspektywy czasowej. Chcielibyśmy konkurs, znaczy po pierwsze wiedza o wirtualnym instytucie badawczym i oczekiwanie na uruchomienie tego programu w polskich jednostkach to jest wiedza, która ma już rok, półtora. Więc to nie jest tak, że nasze środowisko zostanie tym programem zaskoczone. Ono wręcz coraz usilniej dopominało się o to, żeby ten program już wystartował. I my dostawaliśmy sygnały. Mamy pomysły, trzymamy je w szufladach po to, żeby je wepchnąć w ten właśnie program. Jeżeli ogłosimy konkurs na przełomie listopada i grudnia, który to konkurs nie będzie zaskoczeniem dla środowiska, to chcemy dać naukowcom, proszę wybaczyć, że nie podam precyzyjnej wartości tutaj, ale chcemy dać wystarczająco dużo czasu na dobre przygotowanie tych pomysłów. I to wystarczająco dużo czasu na dobre przygotowanie pomysłów, a następnie na właściwą ich ocenę oznacza, że chcielibyśmy, by samo finansowanie czy samo podpisanie umów nastąpiło w pierwszej połowie przyszłego roku, bliżej połowy tego roku niż początku. Czyli całkowicie zdajemy sobie sprawę z tego, o czym Pani mówi. To nie może być realizowane w pośpiechu, jeżeli chcemy najlepszych i najlepsze pomysły. No i jeśli chcemy, przepraszam jeszcze, jeśli chcemy, żeby ci ludzie wcześniej no, pobudowali te międzyinstytutowe zespoły, tak. Bo rozumiem, że no jeśli zgłaszamy projekt i jest jakiś szef z Krakowa, a trzech postdoków z Poznania, no to oni się wcześniej muszą znać, żeby ten projekt dokładnie napisać. Tak. Nie? Dokładnie tak. I wie Państwo, to jest naturalne napięcie, którym my jako port musimy zarządzić. Z jednej strony chcemy szybkiego uruchomienia programu, możliwie szybkich efektów, a z drugiej strony to nie jest piekarnia. Naukowcy muszą dostać czas, muszą dostać pewien komfort przygotowania tego, co będą robili. I to jest napięcie, którym, powtarzam, my musimy umiejętnie zarządzić. Druga część Pani pytania, kto będzie ten mechanizm oliwił, kto będzie sprawdzał, czy tryby właściwie działają. Podmiotem zarządzającym programem jest Łukasiewicz Port, zlokalizowany we Wrocławiu, a więc to my w ramach tych zasobów kadrowych, tych zasobów organizacyjnych, które mamy, i które pod ten program tworzymy od dłuższego czasu, zapewnimy pełną obsługę programu. To też jest bardzo ważne z perspektywy jednostek i obciążeń, jednostek macierzystych naukowców i obciążeń dla nich, o których wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy. One też nie będą musiały dźwigać ciężaru tej mechaniki, która jest gdzieś tam pod podłogą całego programu. Bardzo, znaczy nie wiem, czy gratuluję pomysłu. Myślę, że jest tak nowy, że wszyscy musimy się z nim chyba trochę oswoić po prostu. Musimy się trochę oswoić z tym, jak nauka inaczej od naszych wyobrażeń de facto jest dzisiaj robiona albo musi być robiona. Jest kwestią, czy to będzie sposób bardziej owocny, skuteczny, to się pewnie da z czasem ocenić. Ja mówiąc szczerze, jeśli chodzi o biotechnologię, nauki przyrodnicze, to uważam, że wszelkie takie reformy mające na celu popchnięcie, znaczy zwiększenie pewnej, nie tyle presji, bo to jest złe słowo, ale zwiększenie pewnego systemu nagród, zachęt dla lepszych, jest to trochę łatwiej też ocenić. To jest taka metoda, która może podziałać, czyli żeby zrobić tu Amerykę, trzeba zacząć płacić jak w Ameryce. Tak kiedyś mi pewien profesor powiedział. Może to jest i fakt, to się zobaczy, natomiast jakby gratuluję pewnej odwagi, myślę. Jeśli czegoś tutaj gratuluję, to pewnej odwagi. Nie wiem, na ile Państwo się tego sami podjęli, a na ile po prostu stosowne czynniki, które mają władzę w Polsce, powiedzieć komu, co ma robić, bo wie Pan, ja rozumiem, że ten kontrakt został podpisany i tak dalej, no jest jakieś stosowne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecnie, które się takimi zjawiskami jak WIP zajmuje w sposób zarządczy de facto, tak? Więc jakby no gratuluję pewnej odwagi, jeśli ktokolwiek pytał o zdanie, nie? A nie po prostu... Ja odpowiem, jeśli mogę tu powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, o której nie wspomnieliśmy w trakcie rozmowy, a jest istotna. W związku z tym, o czym Pani powiedziała, jeśli my się całkowicie zgadzamy, jeżeli chcemy mieć amerykańskie rezultaty, to musimy po amerykańsku płacić. Musimy przestać myśleć w pewien zaściankowy sposób. Bardzo ważnym elementem programu WIP jest to, że naukowcy realizujący badania będą mieli udział w zyskach ze sprzedaży własności intelektualnej, wyników badań, które wypracują. To jest kolejny element zachęty. Dajcie nam najlepsze pomysły, gryźcie trawę, bo to, co zyskamy ze sprzedaży tej trawy, trafi w olbrzymiej części do Waszej kieszeni. Wy macie w tym osobisty, finansowy interes, by dać z siebie wszystko i najlepsze swoje pomysły. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta odwaga, o której Pani wspomniała. Ja powiedziałbym w ten sposób. Oczywiście my nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Oczywiście, jeżeli my uruchamiamy pewien innowacyjny program, to widzimy ryzyka i stawiamy sobie pytania co do odpowiedzi, na które nie mamy pewności. Czy nam się uda? To pokaże czas. To pokaże czas. Chciałbym, żeby się udało. Ale na pewno dziękując za te gratulacje, za odwagę, ja zwróciłbym uwagę na to, że to jest odwaga ulokowana w bardzo różnych miejscach. I to nie jest tylko odwaga podmiotu zarządzającego, portu, który podjął się realizacji tego programu. To jest również odwaga decydentów, którzy zdecydowali się taki program uruchomić i zaufali portowi, że program ten będzie umiał poprowadzić, i element tej odwagi na poziomie decyzyjnym, na poziomie politycznym jest moim zdaniem bardzo cenny i to będzie też odwaga naukowców, którzy do takiego innowacyjnego programu zdecydują się przystąpić. To ja jeszcze zanim powiem do widzenia, chciałam zapytać, to na ile lat te 450 milionów złotych? Ono jest teraz jednorazowo, czy ono jest rozłożone na jakieś... Zapomniałam o to dopytać, a myślę, że przed powiedzeniem co do widzenia... Ja zaczynam się obawiać trafności Pani pytań. Program będzie rozłożony, czy finansowanie obejmuje okres, uwaga, do 10 lat. Ale to tylko 450 na te 10 lat? To po 45 milionów rocznie? To już jest bardzo. Nie można tego tak dzielić. Nie można tego w ten sposób dzielić. I tu, no właśnie, nie da się na to odpowiedzieć bardzo prosto. Do 10 lat, to znaczy my zakładamy długofalowe finansowanie zespołów. Nie ma programów w Polsce, które zakładałyby finansowanie do 10 lat, ale jesteśmy zainteresowani takimi pomysłami, które mogą swoje efekty przynieść znacznie wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, my nie zakładamy, o ile ustawa mówi, że wyłonionych będzie do 10 zespołów badawczych. I tu jest pułapka, którą Pani identyfikuje. No zaraz, Panie Dyrektorze. Do 10 lat, do 10 zespołów badawczych, no to Pan mi mówi o 4,5 milionach złotych, czyli $1 milion rocznie dla zespołu. No to nie są żadne pieniądze we współczesnej biotechnologii. I miałaby Pani rację. Dlatego te słowa do 10 lat, do 10 zespołów, więc my wcale nie zakładamy, I wcale nie dążymy do tego, by w ten sposób ten program wyskalować. Być może finansowanie dostaną 2, 3, 4 zespoły na okres znacznie krótszy niż 10 lat. Zobaczymy, jakie będą wyniki konkursu i to pozwoli te środki znacznie lepiej skoncentrować. Tu kolejny raz widać elastyczność całego programu. Świetnie. Ja w takim razie już pożegnam się z Panem. Nasza rozmowa bardzo ciekawa, aczkolwiek już dość długa. Także ja bardzo, bardzo podziękuję Panu za to spotkanie. Ośmielę się po prostu zauważyć na sam koniec, że Pan się obawia trafności moich pytań, ale widzi Pan, ja w tym robiłam. Więc tym się być może różni od trochę osób, które nie mówię popularyzują naukę, ale w ogóle no, są w tym otoczeniu, że czasami nie spędziły tak jak ja, no powiedzmy ćwierć wieku w różnych instytucjach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą, żeby nie rozumieć, jak pewne mechanizmy działają od środka, dlatego też o te mechanizmy Pana pytałam. Myślę, że dla słuchaczy, którzy nie są z wnętrza nauki, są z jej zewnętrza, pewne rzeczy też mogą być interesujące, ponieważ mechanizmy, w jakich nauka się dzisiaj mieści, te koryta rzek, w których ona musi płynąć, jest kanalizowana niejako, one są dość odmienne właściwie we wszystkich etapach, momentach swojego funkcjonowania niż, nie wiem, 100 lat temu czy nawet 50 lat temu. I to nie chodzi tylko o zmianę jakichś tam systemów ekonomicznych, tylko to po prostu trochę inaczej się dzieje niż to, jak się uczyliśmy na fizyce czy na biologii ileś tam lat temu w szkole, jak Mendel robił swoje odkrycia albo Maria Skłodowska-Curie. Po prostu pewne rzeczy już się nie dzieją w ten sposób. A ludzie, myślę, nie zdają sobie tak naprawdę z tego sprawy. Całkowicie się zgadzam, powiem żartobliwie. Jeżeli współczesna nauka płynie korytami różnych rzek, a jedną z ulubionych Pani rzek jest wrocławska Odra, to czy jest lepsze miejsce do kierowania takim programem niż port we Wrocławiu? A bardziej serio, bardzo Pani dziękuję za pytania, za rozmowę, zwłaszcza za pytania, które pozwoliły o tak ważnych rzeczach związanych z tym programem powiedzieć. I dziękuję Państwu za wysłuchanie.